Cześć. 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 Tu kulturki. Kulturki. Czyli Ola, Maja i mama. Kulturki. Kulturki. Dzisiaj porozmawiamy o książce Mitologia Grecka. Grzegorza Kazdepkę. To jest taka książka o mitach różnych, różne rozdziały. To kolejna książka Grzegorza Kazdepki, którą nagraliśmy. I to jest właśnie, jak Ola mówiła, to jest książka o różnych mitach. My bardzo ogólnie lubimy mitologię, więc ta książka przez nas została wiele razy przesłuchana. Jest to bardzo ciekawa książka, można się też z niej dużo dowiedzieć o mitologii. A pamiętacie, jaki dokładnie tytuł jest tej książki? Mity greckie dla dzieci. Dokładnie tak. Tu w tej książce występują bardzo dużo osób. Mogę przedstawić czterech czy pięciu tam głównych bohaterów. Może Maj, przedstaw nam swoich ulubionych bohaterów. Bogów. No, lub bohaterów. Lub ludzi, lub A jak bogów, się lub mówi ludzi. Na bohaterów w mitologii? Bogowie? Nie. He? Herosi. Herosi, dokładnie. To są herosi, prawda? Ale ja nie chciałam powiedzieć swoich ulubionych bogów. Dobrze, to Maja najpierw swoje ulubione. Moje ulubione to był jeden Posejdon. Posejdon, a kto, pamiętacie, kto to tak, był Posejdon? Tak, mórz i oceanów Bóg. Też mój ulubiony, może być to też zwierzę? Może. Cerber. Cerber. A pamiętasz, co robił Cerber? To jest słodziutki piesek. No. Słodziutki tak. Piesek? Pilnował Tartaru. Jak wyglądał? Miał trzy głowy i ogon taki mieszy. No dużo do głaskania chyba, co? Trzy głowy? Hades Maja, kolanek rzucać... by ci nie starczyło. Hades ciągle musiał mu rzucać piłeczki. Naprawdę? Tak. A jak mu rzucił dwie, to dwie głowy w dwie strony? No. Nie, rzucał mu po jednej. Albo potrzebuje jedną stronę. Kogo Maja jeszcze lubiłaś z mitologii? Już dwa. Lubiłam też Atenę. Dziewczynę. Tak. Herę. A Atenę dlaczego lubiłaś? Dlatego, że była mądra. Herę też lubiłam. I lubiłam... To jeszcze tam był taki... A w Herze co ci się podobało? I kim była Hera? Hera była dlatego, że ona była boginią bogini, dlatego, że była... Nie wiem dlaczego to była siostra Zeusa, ale i też jego żona. I też pokręcony ten świat był, co? No tak. I to też lubiłam Harry i jeszcze ktoś ostatni. Może na przykład Tabor albo Dionizos, albo... Dionizos to zwyczajny pijan. Pijan? Nie. Ja wiem, w jednym rozdziale było takie coś. Dionizos to zwyczajny pijak. Pijak. A... No dobrze, to lubię też Apollo i Ola i wtedy... Bo Dionizos to był bóg czego? A Dionizos wina chyba. Wina też, tak? A mogę powiedzieć teraz mój ulubiony kawałek? Mój ulubiony Ale kawałek. To poczekajmy, niech Ola nam jeszcze swoich bohaterów przedstawi, a później Nie, kawałek, przejdziemy i Ola, kawałek. Do ulubionego mitu czy fragmentu mitu, który wam zapadł w pamięć. Jedna z moich ulubionych postaci to jest Hermes. Hermes. A kim był Hermes? Takim bardzo śmiesznym bogiem, też posłańcem i jego tatą był Zeus. A drugim takim moim, jednym z ulubionych bogów, a dokładnie bogiń, był Hades. Bogów. No tak. A, bogów. Bo chciałam jeszcze powiedzieć, że trzecie to Demeter. A Demeter. A Hades, pamiętasz, czego był bogiem? On był bratem młodszym Zeusa i on królestwo umarłych tam pod ziemią. Pod ziemią. Czyli taki trochę straszny. Tak. Ten Hades. I jeszcze
Jeszcze druga moja ulubiona to Atena. Ale jeszcze Demeter powiedziałaś. A Demeter co? Demeter to była też siostra Zeusa i była boginią urodzaju. A jeszcze kogoś to mówiłaś, chyba Kore. Nie, i następne to jest ta Atena. To jest moja przedostatnia, ta bogini mądrości. A moim ulubionym Herosem, bo to jest akurat Heros, nie Bóg, jest Herkules. Oczywiście. A ja bym ulubiona synka. Moja ulubiona synka to Atena jest taki mądra, ale nazwać ją boginą mądrości to chyba przesadę. Zeus, gdyby nie Pieron, który razi nieposłusznych, nikt by go nie słuchał. A do tego boi się panicznie swojej żonie. Ares. Afrodyta. Afrodyta, bogini piękności, ma ściub dziu w głowie, a bóg wojny Ares to tylko osiłek. Hefajstos, złota rączka, ale nadaje się tylko do machania młotem. Hermes 2 minut nie potrafi usiedzieć w miejscu, Apollo ciągle buja w obuchach, Dionizos to zwyczajny pijan. To jak? Poseidon, źle wychowany gbur, a Hades ponurak. A moja ulubiona świetne stanka. Opisy, co? Trzeba przyznać, że pan Grzegorz świetnie w jednym słowie ujął trochę charakter tych bogów, co? My lubimy też z różnych po prostu książek, ale ja mogłabym powiedzieć z innej mitologii trochę. Ale to może w następnym odcinku. Ale proszę. Ale Oleczko, no omawiamy teraz tą konkretną książkę, a... No tak, Ola chciała powiedzieć. Ale myślę, że fajnie by było. Ola, nie. Ja wiem, co Ola chciała powiedzieć. Ale nie mówimy tego dzisiaj. Ale ja naprawdę wiem, co ona chciała. Ale Maja, nie mów. Maja, nie mów. Jeśli ja nie mogę powiedzieć, to nie mówmy tego dzisiaj, powiemy w następnym odcinku może, który będzie następnym, kolejnym, do którym wrócimy do mitologii i do mitów, bo trzeba przyznać, że mity Wam się dość mocno spodobały, ale powiedzmy jeszcze dzieciom, które nas słuchają, skąd w ogóle ta mitologia? Skąd, co to jest? Ludzie greccy wymyślili sobie różne historie o niestworzonych bogach, wymyślili sobie historię, żeby mieć na różne rzeczy wytłumaczenie. Dokładnie tak. Czyli mity tłumaczą nam różne zjawiska, różne takie historie, które się dzieją na świecie. Tak sobie ludzie to tłumaczyli, tak? Że na przykład pod ziemią jest jakiś bóg, jest jakieś królestwo. Gdzie możesz, żeby się tak bardzo nie bać śmierci. Tak, gdzie po śmierci można trafić. Jest Cerber na przykład. I nie wiem, czy tak no i bardzo że jak bym się nie bała takiego psa z 3 głowami. No i że świeci, świeci słońce. No i że świeci słońce, to wymyślili Heliosa. Tak. Tak. I różne inne rzeczy też, prawda? Tam wytłumaczyli. A jeśli dlaczego nie wymyślili też na przykład Boga lub Bogini, Księżyca? Jest. A był też. Tylko akurat może w tej książce nie było, ale jest. A jaki? Była, ale to była dziewczyna. Jakaś ciszy nocnej jeszcze była. Luna? Luna. A Luna to chyba w innej mitologii była. Ale jest też taka bogini. Księżyca, na pewno. Więc nie musisz się martwić, moja droga, bo też dużo jest o gwiazdach, prawda? Bardzo często znajdujemy bohaterów mitów greckich na niebie, jako zodiaki. Pamiętacie? No. I też to właśnie pisał tam Orfeusz. Orfeusz to jest? Orfeusz, tak? On był chyba kimś, nie wiem. I on pisał rzeczy i on spotkał kiedyś 3 nietoperze, nie wiedział dlaczego one mówią, a to były 3 siostry. Maja, tylko że to w innej mitologii, a my rozmawiamy o tej jednej. To było w tej mitologii. Nie, bo to było w tamtej takiej mitologii. Nie pamiętam, ale to nie było w tej, mamusiu. To było w tej. Dobrze. Nie jest to aż tak bardzo istotne. A powiedzcie, która... historia, Ola, może która historia Tobie się najbardziej podobała z tej mitologii? Który mit?
No nie wiem. Mi chyba takie coś... Braciszku pomocy, czy coś w tym stylu. Braciszku, spokojnie. Nie. A o czym była? Może tak, bo o tytuł się nie ma co spierać. No, chyba trochę o starodawnych bogach, o początkach i trochę o tym, że Posejdon najpierw chciał być wszystkiego, co cała reszta, nie jak Zeus. Nie pamiętam. Czyli co, kłócili się trochę, bracia? No, kłócili. I Maja też tutaj chce coś powiedzieć. I wiecie, tutaj, że jak Ola powiedziała ten rozdział, ten właśnie w tym rozdziale pierwszy, to ten pan powiedział, mówi się, że fajnie mieć starszego brata, ale jak Zeus wam odpowie, nie będzie tak, bo jego starszy brat Posejdon ciągle chciał rządzić całym światem. A starszą siostrę fajnie Maja mieć? Nie. Według mnie nie, bo ciągle komuś przeszkadza, robi jakieś dziwne rzeczy, wygłupia się. Wchodzi w zdanie. No właśnie. To ale młodsza siostra? To młodsza siostra wchodzi w zdanie. Co? Nie, bo lepiej mieć młodsze dziecko niż starsze dziecko. Znaczy rodzeństwo. Według mnie gorzej jest mieć młodsze rodzeństwo. Nie wiem, ja tam zawsze chciałam mieć starszą siostrę, a miałam młodszego brata. I też było fajnie, ale zawsze chciałam mieć starszą siostrę. Albo starszego brata. Ale miałeś młodszego brata? Chciałam nie być tym. Ja czasami nie chcę być najstarsza, dlatego że wtedy rodzice na jakby na tobie najbardziej polegają z rodzeństwa. A pamiętacie jeszcze jakieś inne rodzeństwo z mitologii? Fajne? Ja pamiętam. Here, Hestie i Demeter. No bo to wszystko jedno rodzeństwo, tak, prawda? Poseidon, Hades, Zeus, Demeter, Hera i Hestia to było rodzeństwo. O, jeszcze. A Hera była żoną twojego brata, to głupie to. On musi mówić do niej żona czy siostra? No właśnie. Ale tak samo w jednym było, że jedna dziewczyna ożeniła się ze swoim wujkiem. No właśnie. To córka Demeter wyszła za mąż za Hadesa. Kora, tak? Tak, Kora Persefona. Ona wyszła za swojego wujka. No ale przecież to był jej wujek. No to zupełnie dziwne bardzo. Już rozumiem to, że brat za siostrę, ale wujek jest za swoją własną siostrę. Tam jeszcze... Nie, no brat za siostrę, brat z siostrą chyba też nie bardzo, co? No ale już ba... Ja ale pamiętam już nie ba... Ale no bardziej niż... Ja pamiętam jeszcze jedno rodzeństwo. Apollo i ta... Bogini lasów. Artemida. O, super. Ja pamiętam jedno małżeństwo jeszcze. A Apollo to czego był Bóg? Muzyki i sztuk pięknych. A ja pamiętam jedno małżeństwo. Tak? Meduza i Posejdon. Serio? Naprawdę, tam kiedyś powiedzieli, bo ich dzieckiem był... Jak to się nazywał? Taki latający koń. Pegas. Ich dzieckiem był Pegas. Bo wyskoczył z głowy Meduzy, bo tak go urodziła. A jeszcze ktoś wyskoczył z głowy, pamiętacie? Meduzy? Nie, nie pamiętam. Nie, nie z Meduzy, ale też ktoś wyskoczył z głowy. Atena z głowy Zeusa. Pamiętacie, jak się Zeus zastanawiał? I Hephaistos. Hephaistos jest, no jakby taki, jest bratem Ateny. No, w sumie nie, dlatego że Zeus to półmatka. Brata na pewno? Na pewno. Dlatego, że ich jakby rodzicami to był Zeus no, i Hera. No, on jest bratem, ale Atena jest siostrą jego. No, na pewno, dlatego, że przecież Zeus... No tak, Zeus może być też matką. Zeus może być też matką. Bo jeśli rodzi dzieciaka, to raczej jest matką. Raczej. Ale czy on go urodził? Tak wyskoczyła mu z głowy. Ale raczej potem ona wracała się do niego tato, a do Hery mamo. Powiem wam, że bardzo trudno zrozumieć te mitologiczne relacje, potem już Zeus chyba nie miał mózgu, bo ona była jego mózgiem. Jeśli wyskoczyła z głowy, to tak jakby wyskoczył mózg w bogowej postaci. To by było bardzo ciekawe, co? Jakby dzieci tak wyskakiwały z rodziców i zabierały rodzicom głowę.
Trochę tak jest, co? Jepi, jepi, jepi. Ja mam teraz mamusi głowę. A Maja nie ma żadnej, bo dla Maji już zabrakło. Ja mam twoją głowę. Nie, powiem wam, że te relacje tych bogów to są bardzo, bardzo skomplikowane. Ktoś chce? To powiedzcie, moje drogie, co wam się najbardziej podobało? Mi się najbardziej podobało właśnie o tym Atenie, że Atena nie jest taka mądra. A mój ulubiony taki mały kawałek to jest Dioninos, to rytary pijan. I ja też lubiłam w ogóle od takim rozdział Tantal, ty okrutniku. O, właśnie to był w tym... I Syzyf, nie plotkuj. Męki Tantala, pamiętacie? Mm-hmm. On musiał po szyję stać w łodzie, nie mógł się napić, nie mógł jeść, dlatego że woda się od niego odsuwała i owoce jakby tak do góry szły. Mm. Czyli był skazany na takie męki, a Syzyf też chyba trochę cierpiał, co? Syzyf musiał wielki głaz dawać na górę. A znacie takiego małego krasnala, co się nazywa Syzyfek we Wrocławiu? Pamiętacie go? Co stoi koło takiej wielkiej kulki? Ale to się dwie! A nie, to ale no, Syzyfek. Jeden się nazywa Syzyfek. I on miał taką. I ma taką tak kulę? Tak, Syzyf, co? No. No, gdzie? Pcha i co? I później się co się dzieje? I zawsze mu spada, to jest tylko, że oni specjalnie zrobili tą górę, że na końcu szku, że ten Hades zrobi na końcu szku takie jakby rzeczy, które mogą mu jakby tak. Jakby nie pomóc. On zawsze spadał. Jakiś kamień, o który się wywali, albo kłoda, o którą się wywali. To jest złośliwi byli, co? Nie, bo on zdradził Zeusa. No tak. A później. A potem jeszcze okłamał Hadesa. To ci Syzyf, no? Łącznie z... Nabroił, co? Łącznie z Korą. Chciałby się taką karę dostać, taką syzyfową pracę? Od mamusi nie! Hej, mamo, ty nam dasz taką karę. Syzyfową pracę? Nie! Ja myślę, że sprzątanie waszego pokoju to jest syzyfowa praca. Nie! Nigdy się nie kończy. Bo codziennie... I zawsze zaczyna się od początku. Ale to chyba dla mnie kara, a nie dla was. No bo ty musisz... Aha! Bo ty musisz nam codziennie przypominać, bo nigdy to się nie skończy. Będziesz musiała zawsze przypominać. No i chyba tak. To chcę kończyć. Ręka a może powiedz jeszcze, komu polecacie tą książkę? Dobrze, ja od 3-4 lat do... Naprawdę? I myślę, że nie będzie się nie bał Cerbera? Nie, to było śmieszne. Ja od 4-5 lat do... A ja do 3-2 lat, od 3-2 lat do 9-10-80 lat. A ja od... od 5-6 lat do 13-14 lat, bo to może być też przypominajka trochę dla dzieci takich starszych w szkole będą. Szczególnie, że jest to lektura też, tak? Mity greckie są, przynajmniej kiedyś były, za moich czasów, lekturą szkolną i dużo tych mitów Kończymy. Się poznawało, dużo historii właśnie z mitologii. Ja przyznam, że mnie również ta książka, czytanie tej książki sprawiło dużą przyjemność, przypomnienie sobie pewnych mitów, historii w tym wydaniu napisanych w bardzo zabawny sposób, taki zrozumiały dla dzieci, trochę mniej straszny, bo niektóre mity są trochę straszne i dla małych dzieci mogą być niezrozumiałe. A tutaj akurat w tej książce wszystko... było przedstawione w taki zabawny sposób. Taki dla można dzieci. Się, tak, jak dokładnie. Jak samo nazwa wskazywała, mity greckie dla dzieci. Raczej się nie bałyśmy w tej sytuacji. Ale tylko taki chimera, hihi. Chimera, hihi. To było tak śmieszne. Chimera. Tak? A pamiętasz, kto to była chimera? Z głową kozła, z głową lwa i nie. z głową... Nie, węża! Kozła, ogonem węża i... Czyli taki potwór. I ciałem lwa. No, taką chimerę zobaczyć, to... O, ja bym się przestraszyła. Wy nie? Nie, ona miała takie trzy głowy, że węża, jeszcze... kozła i tego. Nie, ona i miała... Bo i sam tam mówili, kiedy uratujesz się przez głową lwa, zawsze głowa kozła może cię jeszcze zranić. Albo udusić głowa
węża. Nie było jeszcze takie coś, jeśli jeszcze nie przed tym cię pozrywa, to pamiętaj, że możesz zostać też, że możesz zostać też zabity przez ogon węża, czy nabity na rogi kozła. Mhm. Trochę potworów było jednak. Był Cerber, była Chimera. Na pewno było dużo więcej. Był taki jeden taki koleś, no nie pamiętam. Dobrze. Ale mamy już najdłuższy odcinek w historii. To więc skończmy. Tak. Pa, 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 do ale następnego. Jest też dużo mitów było do omówienia. Do następnego. I teraz wszyscy razem pa, pa, pa. Trzymajcie się. Do następnego. Do usłyszenia następnym razem.